Cześć wszystkim! Hey there. Znowu Pony 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Zwaliliśmy to grupę ogrów, nie bez strat. Mniejszych lub większych. Jeszcze na razie nie będziemy odpoczywać. Idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze nam się uda ugrać tutaj. Okej. Okay. Idzie za nami kotek. Niestety nie mam pojęcia, jak przywołać tego... Jak przywołać... tego liska jej. Ready, Watcher. Myślę, że powinien być cały czas przy niej. Okej, okay, leśny czatownik. I żuki jadrowe. Dobra. Się zajmie żukiem jadrowym. Hey. Ty nie. Ty zmień broń. What? Okej. Gdzie komitet powita? Okej, okay, dobra, nieważne. Za późno zauważyłem, że nam tutaj przyszedł. Dobra, no to zaczynamy standardową litanię. Dobra, może wy się skupcie na tym, co celuje paladyn. Staram się to szybko zabić, a później pomożemy... Później pomożemy niezłą demo. Dobra. Okej. Let's have it out! Robert sobie radzi z żukami jadrowymi. Możesz go powalić, zanim wróci do swojej celi? Okej, fajnie, świetnie. Jeszcze jednego króla powaliliśmy. Jeszcze ten. Ten kamień na pewno ma odporność. Nie, na kłótę akurat nie ma odporność. Nie, to spójrzmy tutaj. Niezłą demo. Ładnie. Ty się najpierw zajmij. Okej, dobra, mamy pomiędzy miecz, ponieważ leśne czatowniki uwielbiają. Dobra, bez problemu, przynajmniej większego. Redukcja obrażeń minus 8 ogień. Okej, świetnie. Sure. Niedługo się jakoś wyśpimy. Jeszcze troszkę tutaj przebadamy, co to mamy. Okej. Okay. Okej, okay, ktoś tam sobie leży, odpoczywa. Zaraz do niego pójdziemy. Dobra, może wszyscy się skupił tutaj. Ty się zajmiesz tym rzekiem kamiennym. Okej, okay, tutaj wychodzi sporo tych zgub. Odporność na ogień. To może rzućmy im tam murową chmurę. Okej. Się zajmie tymi zgubami. O nie, Edo. Przekabać. Okej, dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Dobra, to możesz cofnąć się, bo nie masz rozpoczętego zwarcia. Nie miałeś, przynajmniej ta zguba nie podeszła. Wow, wszystkie się tu teleportują. Dobra. No to załączamy żelazną skórę. Tu możesz jeszcze uciec. A tu możesz zacząć siekać go. Dobra. Okej, okay, odporność na sieczne. To nie jest zbyt fajne. Czy możemy kogoś przekabacić? Lesy nie spadają. Nie wiem dlaczego. Ok,
Okej, tutaj jest druga dragna. No i się ją skupmy. Ta padła od morowej chmury. Może strzelajmy do niej. Okej, ogłuszenie, nie fajnie. A? Czy nam to błogosławień jest ładnie? I bije się dalej z tymi żukami kamiennymi, chociaż mają odporność na sieczne. Dużo z nimi nie zrobisz. Możesz się przewrócić? Możesz, ale tutaj być... Okej, paladyna również nam przyjęła. Dobra, spróbujmy ją przywrócić przynajmniej. Dobra, możemy też tego użyć. Okej. Niesłomny zaraz znowu oberwie. Może mu się uda. Może mu się uda ten killer. Okej, fajnie udało mu się, ale i tak oberwie. Dobra, niech spróbuje drugiego oddechu, jeżeli zdąży. Okej. Fajnie, a dragna padła. Z nimi nic nie... Na nich nic nie zrobimy za bardzo. Większa zguba ziemi. Wszystkie są odporne na sieczne. Na szczęście mamy ten plus dyga na róża solinę. Na obuchowe są dużo mniej odporne. Okej, okay, dobra. Niezłomny jest paraliżowany. No, no to już padło. Okej, okay, jak na kłute. Bo mam dosyć słabe obrażenia na kłute. Zaraz mu pomożemy z tym. Dobra. Możemy ich zamęcić. Spróbujmy. Okej, dobra, udało nam się wszystkich zamęcić. Fajnie, bardzo fajnie. Tylko to szybko minie. Okej, niezłomny już padł. Spoko. Leży w spokoju. Ty nie przeładuj. Dobra. Woli powracają do walki. Okej, on jest jeszcze zamęczony. Dobra. Musimy skupić kubą ziemi. Ale to jeszcze zamęt będzie trwał chwilę. Okej. Żuk kamienny. Masz tą swoją maczugę. Hej there. Wszyscy na niego. Dobra. Użyjmy uderzenia magii. I drugiego. Dobra, ładnie. Tylko ta większa zguba została. Możemy ją odpalić. Tylko jednak przydały się te trzecie sloty na broń, żeby tą obuchową użyć. Chociaż tak, w sumie jego broń również zadawała kłute, więc w sumie niepotrzebnie może zmieniała, bo on powinien zadawać kłute, jeżeli coś ma odporność na sieczne. Ale cóż, wolałem być pewny. Okej, martwy poszukiwacz przygód, solidny młot bojowy, buty stabilności. Mamy już takie jedne. Okej, i zestaw obozowy. Przyda nam się. Odpocznijmy przy okazji, bo już nałapaliśmy sobie sporo ran. Chyba zostawię tak sobie. Handlarz towarami egzotycznymi przywodowy prosi się o audiencję. Niemal padł ofiarą bandytów na szlaku do warowni. Okej, on poczekał 8 dni, więc możemy... Żeby później z nim pogadać. Ten moczy morda chyba zaraz się zwinie. Więc nie musieliśmy się nim przejmować. Okej, idziemy dalej. Hej, człowieku. Co ty sobie tak odpoczywasz nad rzeczką? A, nie żyjesz. No to spoko. Nie przeszkadzam. Nie żyj sobie w spokoju. Okej, mam tu jakiś dziwny most. Wygląda na jakąś elficką robotę. W mieście...
Tak. Las, którego poszukujemy, wiemy, że tam są elfy. Okej, wiecie co, może wycofajmy się tutaj trochę. Rzućmy się na tą Adragnę całą kupą. Chcę ją skasować najpierw. Porusz na ogień? Nie. No to przywalmy jej ogniem. Przywalmy jej powaleniem. Okej, większe zguby z deszczu, odporności na kłód. Dobra, przywalmy jej jeszcze uderzenie magiczne. Dobra, padła. Okej, no oni mają odporność na kłódę, więc strzały nie wiele nam pomogą. Pytajmy za... za miecze. To są ma. Yes. Dobra. Tylko to większa zguba deszczu. Dobra. Zmieńmy bronię z powrotem. Zasięgowe. Hey there. Dobra, wszystko jest okej. Dobra. Sure. I przy okazji jest jakaś duża, kolejna adrowa konstrukcja. Zobaczymy, czy tam da się wejść do środka, ale to za chwilę. Dobra. Co tu jest zaznaczone? Kolumny adrowe. Chyba w ogóle im dalej od cywilizacji, tym więcej różnych adrowych konstrukcji. Tak mi się zdaje. Okej, tu jest kolejny most. Okej, coś znaleźliśmy ukrytego. Troszkę pieniążków, spoko. Zawsze się przydadzą. Okej, jest kuba deszczu. Oraz Adragna. Wszyscy otworzyć ogień na nich. Podejdźcie. Co mają odporności? Redukcja obrażeń 0. A, to sporo ogników jest. Przywalmy im standardową ładną kulą ognia w takim razie. Okej. Ładnie. Możesz przycisnąć się do tej Adragny. Okej, fajnie byłoby ją załatwić teraz. Zanim się zregeneruje i przejmie kontrolę nad kimś. Okej, ładnie. Zdjęta. No to teraz po kolei. Może nawet ta zguba deszczu. Okej, zdążyła rzucić. Dobra, alot. Co jeszcze swoje rzeczy? Wow. Dobra. Nie było w planie. Ale dobra, to zaraz załatwimy. To większa zgoda jeszcze została. Dużo przyjemniej się gra, jeżeli nie ma tego podwyższonego poziomu trudności sztucznie. Nice to see you too. Dobra. Weź pistolet swój, znaczy karabin. I okej. Teraz się zaraz przejdziemy przez tą rzeczkę. No właśnie, tam jest jeszcze jaskinia. Myślę, że troszkę później ją zbadam. Najpierw poszukam tego lasu, o którym była mowa, w którym znajduje się Persok. Myślę, że to będzie obecnie mój priorytet. Później pomyślimy, czym dalej możemy się zajmować, jak już
Wale Sagani z drużyny. Należy mi... Anyone suspected of treachery must be reported at once. Hmm. Taos. Good, you have come. You have heard of the recent defections from our order caused by this... this apostate in Praetum. Tak, słyszałem. This is a dangerous woman whose lies spread like plague. She inspires chaos, sows conflict. Because of these unusual circumstances, I am speaking to all our initiates personally to ensure there is no more dissension. Ciekawe, czy chodzi o tą przywódczynię grupy dunryckiej. Tak. Bóstwa świeć się na niej ruszą. Okoliczności raczej dlatego, że była jedną z nas. Who she was no longer matters. If her following continues to grow, there will be war, and all our work will be undone. Mm-hmm. You were recruited from Praetum, were you not? You must have known this heretic woman, Yavara. Była moim mentorem. I pray her old teachings were less blasphemous than the new. Was it worthwhile, this mentorship? Nie, zawiodłem się na niej. As she has done for all of us. Yeah. I am trusting you to remain loyal to the gods in this. If you do not, you will have greater powers than me to answer to. But you will answer to me as well. Rozumiem, wasza eminencjo. Okej, okay, wygląda na to, że idziemy w dobrym kierunku. Okej, okay, jakaś rodzinka dzików. Je sobie na obiad martwy poszukiwaczy przygód. A miłego dnia. Co my tu jeszcze mamy? Uda antylopa. Okej, okay, tutaj nic nie mamy. Więcej. Blokujmy sobie to przejście tutaj. Zobaczmy, co mamy. O, od razu do Gawędy możemy już pójść. Dobra. Zobaczmy jeszcze, co tutaj w takim razie jest. Tak, ja zostawię ten klasyczny widok. Trzeba brakuje mi tego widoku w Tyranii. Możemy sobie po prostu włączyć mapy i patrzeć, jak zielone kropki przemieszczają się po mapie. Jest takie klasyczne. Dobra, co my tu mamy? Jakiś... jakaś bestia. Okej. Okay. Oberwała z arkebuza, więc... dużo się jej nie przydarzyło. Aha. I muzyka z jakiegoś powodu stwierdziła, że jednak będzie cicho w tej walce. Proszę, pomóż mi! Tak mi zimno. Ja? Leżący na ziemi mężczyzna trudno łapie powietrze, walczy o każdy oddech. Kurczowo trzyma się piersi. Przy bliższych oględzinach zauważasz, że jego czerwony habit skrywa rozległe rany. Twarz mężczyźnie blednie, a wokół niego powiększa się kłusza krwi. Błagam, podróżniku. Co ci się stało? Jestem tak roztargniony, tak nieostrożny. Mam oczy jego warki i sączy się krew. Pociąłem palce na porannych praktykach. Ponosi do oczu zakrwioną dłoń. Stelgery zwietrzyły krew. Myślały, że będę ich dzisiejszym posiłkiem. Mężczyzna unosi się, by uchwycić lewą nogę. Przesuwała palcem po ostrych krawędziach kości wystającej z jego kolan. Niewiele się pomyliły. Mężczyzna wzdycha, przeciągle uśmiecha się i wolno kiwa głową. Jesteś nam znany, widzący. Wiemy, że traktujesz innych z życzliwością. Twarz mnicha robi się śmiertelnie blada, jego usta rozciągają się jeszcze takim śmiechu. Tak się składa, że potrzebuję kogoś godnego zaufania, kogoś, komu mógłbym powierzyć dokończenia mojej misji. Leż spokojnie, pozwól mi się opatrzyć, albo przynajmniej ulżyć w cierpieniach.
Twoje intencje są szlachetne, lecz muszę znieść cierpienia ich w pokorze, przygotować duszę do kolejnej podróży. To musi trafić do mojego zakonu, skąd nich z trudem sięga do torby, skąd wyciąga tubę na zwoje. Weź to, chrypie machając nią przed twoim nosem. To musi trafić do niebiańskiej latorośli. Przekaż to moim braciom, wynagrodzą cię. Nie otwieraj! Zawartość tuby jest przeznaczona wyłącznie dla oczu moich braci. Jeżeli złamiesz pieczęć, oni... Dobra. No to schowajmy tubę do torby. Wkładasz swój do torby i żwawo ruszasz naprzód. Ja? Okej. Okay. Przy nim znaleźliśmy nic poza drobniakami. Sure. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie się znajduje ten jego zakon. No, zdaje się, że go znajdziemy. Dobra. Jest jeszcze kawałek. Okej, zobaczmy, czy tutaj mamy jakieś przejście nowe. Znaczy inne. Nie. Też dokładnie takie same. No to jeszcze przejdźmy tutaj. Zobaczmy. A, tutaj jest jeszcze przejście. Dobra. To czy nie bardzo wygląda na to ładnie w tej grze. Pamiętajcie, że większość z tego to jest statyczny obrazek. Więc te... To są jakieś kamienie. Nic ukrytego. Ale w przyszłości będziemy musieli tutaj zajrzeć. Dobra. To by było tyle. Jeżeli chodzi o to wybrzeże wiązów. Długie łowy. Znajdź las ostatniej wizji. Stał w lesie otoczony przez poczerniałe drzewa i rozpadające się ruiny. Klan fatańskich myśliwych. Czy może chodzi o Clay Ban Relic? Nie wiem. Dobra, później się dowiemy. Na razie idźmy do gawędy. Może zbadajmy jeszcze tą jaskinię? Nie. Zbadajmy ją, jak już będę miał matkę ze sobą z powrotem. Dobra, chodźmy do gawędy. Cokolwiek to jest. Okej. Zakończyli zadanie jedno, fajnie. A właśnie, jak tam nasza reputacja? Dawno jej nie sprawdzałem, się nic nie działo. Coś nam skoczyło? Spokój, agresja, to już chyba było. No i chyba nic się nie pozmieniało. Hey there. Dobra. Misja skrytobójcy na wolności. Tak, teraz zamordował Duke'a i Lady Webb. I tutaj będziemy szukać jego śladu. Czy to jeszcze mamy? Chyba nie. Okej, ciekawe, czy nas wpuszczą po prostu, czy coś będą chcieli. Stój, Estramor! Hail, Estramor. Kolejny uciekinier z płonącego miasta. Sześć plemion Eir Glanfat wita w bliźniaczych wiązach. Przed sobą widzisz gawędę. Możesz się swobodnie przemieszczać w jej obrębie, ale niech twoje stopy nie zabłądzą do pozostałych dystryktów. Estravorm nie mają do nich wstępu. Dlaczego wstęp do pozostałych dystryktów bliźniaczych wiązów jest zakazany? Bliźniacze wiązy to święte miasto wybudowane w miejscu, w którym pierwsi strażnicy kamienia spotkali budowniczych. Wzniesiono je w pobliżu dzieł budowniczych. To jedyne miasto w Eir Glanfat, którym
której dozwolone jest postawienie stopy w tych świętych miejscach. Jednak Estra Worm nie traktują znajdujących się tam kamieni z należytym szacunkiem. Jego słowa przywołują pewne wspomnienie. Przed oczyma staje ci doskonała bryła Adry. Wspomnienie znika jednak tak szybko, jak się pojawia. Przywódca jednego z plemion mógłby udzielić ci pozwolenia w imieniu miasta. Dzisiaj tylko Anamfantka Betl jest w przejściu sześciu. A i ona ma na swoje sprawy na głowie. Masz jeszcze jakieś pytania dotyczące bliźniaczych wiązów? Co możesz mi powiedzieć o bliźniaczych wiązach? To święte miasto dla wszystkich Glan Fatan. Tu właśnie nasi przodkowie po raz pierwszy zatknęli się z budowniczymi. To zrządzenie losu zmieniło nas z odwiecznych koczowników w ludy osiadłe we własnej ziemi napośród reliktów budowniczych. Gdy budowniczowie nakazali nam się osiedlić w tym miejscu, przyznali nam tym samym przywilej życia pomiędzy swoimi budowlami. To jedyne miejsce we Glanfat, w którym jest to dozwolone. Święte miasto podzielone jest na cztery dystrykty. Gawendon, dystrykt mieszkalniany, Staropieśń oraz dystrykt świątynny. Do rzeczy wiązów dom Delgomalni druidów oraz wyspę pochówków. Najświętsze miejsce w całym mieście. Co to jest Staropieśń? Jakie świątynie znajdują się w Staropieśni? Znajdziesz tam południowe mrozy. Miejsce poświęcone Rimrgandowi. Grupa bladych elfów z lodowatych ziem południa przybyła tu niedawno, by przejąć nad nimi pieczę. Jest tam także gniazdo, świątynia Hieli i paszcza Galaviana, legowisko bestii poświęcone bogu łowców. Tamtędy wiedzie droga do wyspy pochówków. Powiedzmy do rzeczy wiązów. Znajduje się tam Teoir Erwon, jedna z niewielu wież budowlanych, które zachowały się w nienaruszonym stanie. Okalają dwa olbrzymie wiązy, nawet najwspanialsze dzieła bogów ochraniają dzieła budowniczych. Mieszkają tam także dwie siostry Delemgany. Po drugiej stronie dystryktu leży sala wojowników. Krążą pogłoski, że przybywa tam obecnie Anamfata Simok z plemienia Trusza Blastego Stelgara. W domu wiązów druidzi mają też swoje siedziby. Są tam owaci ze złocistego gaju, Eitrik, Nol z krawistych wiązów, bla 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 bla, dobra. Nie słyszałem o strażnikach kamienia. To najstarsze z sześciu plemion. Na górę po schodach. Końcem miecza wskazuje na długą chatę za sobą. Na górę po schodach do przejścia sześciu. Tam zbierają się nasi anamfaci. Betul, anamfantka prowadzących busolą, powie ci więcej. Kim są budowniczowie? Znasz ich jako Engwitan. Dla nas są oni budowniczymi, stwórcami świętych miejsc, które strzeżemy po dziś dzień. Będę miał to na uwadze. Lepiej, żebyś nie zabawiał to długo. Doszły na słuchy, że zamieszki Zatoce Buntu zostały, a bramy miasta na powrót stanęły otworem. Okej, spoko. Wiedzieć. Więc gdybyśmy chcieli dokończyć parę spraw, które zostawiliśmy... Tak, gdybyśmy chcieli dokończyć parę spraw za taki bunt, to możemy teraz to zrobić. Okej. Ciekawe, czy do rzeczy wiązów znajdziemy Parsoka. Wiecie co, dowiemy się tego w następnym odcinku. Mamy tutaj chyba sporo rzeczy do sprawdzenia i pogadania. A w międzyczasie będziemy musieli również zajrzeć do naszej twierdzy. I pozałatwiać parę spraw. Okej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!